Przed nami trener Maciej Kruszewski i jedna z najlepszych zawodniczek naszego zespołu, kapitan drużyny Natalia Mrozek. Koszykarki Muksunia Basket zachwyciły kibiców zebranych w hali przy ulicy Berlinga przez 3 dni. Odniosły 3 zwycięstwa, które dały im wygraną w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski. Jak oceni występ swoich podopiecznych trener Maciej Kruszewski? Dzień dobry, witam serdecznie. No, bardzo się cieszę z awansu do półfinału. Były to dla nas bardzo ważne zawody. Mamy plany awansowania wyżej. Mecze były bardzo trudne, przeciwnicy wymagający, chociaż mogło się wydawać inaczej na początku. Także no, nie przyszło nam łatwo wywalczenie zwycięstwa na tej imprezie. Uważam, że zespół sprawdził się w warunkach bojowych. Mieliśmy ciężką przeprawę z MOS-em Wrocław. Wyszliśmy obronną ręką z trudnej sytuacji, przegrywając 20 punktów. Zespół pokazał serce do gry i naprawdę charakter. Wyszedł tutaj, dziewczyny były bardzo zaangażowane. Także jeżeli miałbym podsumować, to cały zespół zasługuje na pochwałę. Dziewczyny sprawdziły się. Myślę, że wszystko będzie układało się po naszej myśli w następnych imprezach. Sukces sportowy nie podlega dyskusji, ale jest to także sukces organizacyjny. Ostrołęka pokazała, że potrafi zorganizować dużą imprezę w koszykówce żeńskiej i wypadła ona naprawdę okazale. Tak, to prawda. Było wiele osób zaangażowanych w organizację tej imprezy. Wspaniali ludzie, którzy bezinteresownie byli tutaj z nami, pomagali całą imprezę zorganizować. Tutaj też chciałbym podziękować sponsorom, którzy nas dzielnie wspierają od jakiegoś czasu. Chciałbym podziękować firmie Beton Stal, która sponsoruje dziewczynę, firmie Kontrast, firmie Play. No i jest jeszcze tutaj wiele tych firm, których w tej chwili nie jestem w stanie wymienić, ale też im dziękuję serdecznie. Chciałem też podziękować mediom, które tutaj dbają o to, żeby była informacja na bieżąco o naszych występach. Jest to dla nas bardzo ważne, że ktoś potrafi docenić to, co robimy. Zrobiliśmy duży krok w kierunku medalu Mistrzostw Polski. Przed sezonem trener Maciej Kruszewski zapowiadał, że to jest jego największe marzenie, które chciałby bardzo w tym roku zrealizować. Nadal taki plan pozostaje? Tak, no jesteśmy coraz bliżej. Wykonaliśmy już taki, myślę, że drugi kroczek, bo pierwszym było wygranie rozgrywek ligowych, czyli w regularnym sezonie zdobyliśmy Mistrzostwo Mazowsza. Teraz wygraliśmy turniej ćwierćfinałowy, też wychodzimy z pierwszego miejsca, także no, wszystko się układa po naszej myśli. Obok trenera Natalia Mrozek, ale jeszcze jedno pytanie do trenera, która zawodniczka w jego składzie była na tym turnieju najlepsza? No myślę, że liderzy zespołu nie zawiedli. W trudnych momentach, tutaj myślę o Justynce Kwiatkowskiej, potrafiła pomóc drużynie. Myślę, że dzięki temu łatwiej się grało pozostałym dziewczynom. Pomogła też, myślę, że tutaj dużo Kasia Arak, na pochwałę zasługuje. Także postawa Marzeny Marciniak. Ale generalnie chciałbym pochwalić cały zespół, który był grupą, kolektywem, żyliśmy razem. Była bardzo dobra atmosfera, to jest dla mnie najważniejsze, bo jak zespół będzie się dogadywał, to myślę, że jesteśmy w stanie wszystko zrobić. Teraz pytanie do Natalii Mrozy. Które spotkanie było dla Ciebie i dla zespołu najtrudniejsze, jak uważasz? Myślę, że wczorajsze spotkanie z Wrocławiem, ponieważ do pierwszej połowy przegrywałyśmy około 20 punktów i naprawdę było ciężko. Dziewczyny się załamały, ale jakoś no, wyszłyśmy z tego i wygrałyśmy. Trener Maciej Kruszewski powiedział wczoraj, że jak wszedł do szatni w przerwie meczu z Wrocławiem, to przeprowadził z Wami bardzo szczerą rozmowę, ale nie chciał powiedzieć dokładnie, co takiego wydarzyło się w szatni. Mogłabyś w skrócie opowiedzieć te 10 minut przerwy? No oczywiście trener nas zmotywował swoimi sposobami, no to zostanie naszą tajemnicą oczywiście. Ale jak widać, sposoby motywacji trenera Macieja Kruszewskiego są dobre, bo turniej został zakończony zwycięstwem. Zgadzam się, właśnie trener ma dobre sposoby na to. Jak ty byś z perspektywy gry na parkiecie oceniła poczynania swoich koleżanek? Występ której koleżanki był dla ciebie najlepszy?
uważam właśnie, że Justyna Kwiatkowska zasługuje właśnie na uznanie, bo pomogła naszemu zespołowi, właśnie nie zawiodła. Uważam też, że Marzena i Kaśka, tak samo jak trener. Jeszcze jedno ostatnie pytanie. Przed nami turniej półfinałowy. Pewnie macie nadzieję, że zagracie ponownie przed ostrołęcką wspaniałą publicznością. Wierzymy w to i mamy nadzieję, tak. Pozostaje mi życzyć sukcesów i mam nadzieję, że spotkamy się równie w dobrych nastrojach na koniec turnieju półfinałowego. No, dziękuję bardzo. Ja też sobie tego życzę.